Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Galek z tej strony i zapraszam Was do kontynuacji w naszej grze Uncharted 4 Kres Złodzieja. Przypominam dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, o zasubskrybowaniu kanału, zalajkowaniu oraz komentowaniu. No, moglibyśmy tu nieźle utknąć, gdyby to miejsce się nie rozpadało. No właśnie, kontynuujemy. O cholera. Patrzcie, jak to wygląda. Zagadkę, ale wszystko leży na dnie. O. Mamy nową zagadkę. Jak przedostaniemy się na drugą stronę? Dokładnie. Tam nie skoczymy. Może by się tutaj udało zejść jakoś niżej. O. Dobra. Tu coś jest. Zobaczmy co. Co to? Jakaś torba. I list. Przeczytajmy zatem. Kwiecień 1701 roku. Oznajmiam wszem i wobec, że ja, Thomas Howard, kapitan Dantless, jestem łatwowiernym głupcem. Wszystko zaczęło się od krzyża, tajemniczej informacji od mojego krajana z mętną obietnicą raju. Byłem sceptyczny, ale myśl o tym, że miałbym spędzić resztę dni w domu i nie podjąć wyzwania, była nie do wytrzymania. Poza tym nie ignoruje się listu od samego króla piratów. Przetrwałem katastrofę u wybrzeży Madagaskaru, przeżyłem atak Pembroke'a nasłanego przez kampanię wschodnioindyjską, ale tego nie przetrwam. Mam złamaną nogę i moja załoga zbyt tchórzliwa, by zapuścić się do tych przeklętych jaskiń. Nie usłyszy moich nawoływań o pomoc. Kto by pomyślał, że moje czyny doprowadzą mnie do tego miejsca, w którym umrę żałosną śmiercią tak daleko od domu. Niech Bóg cię przeklnie, kapitanie Avery, i niech mój duch nawiedza cię do końca twoich dni. No dobra. Tak to wygląda w przybliżeniu. No cóż, schowajmy to w takim razie. O, tędy może? Myślę, że ta drewniana huśtawka może nam załatwić temat. Można spróbować. Raz kozie śmierci. No właśnie. No tak, jak się przesuwam w jedną, w drugą stronę, to... Wróć na tę stronę, obciążę to. Dobra. Udało się. O. W porządku. A teraz? A co ze mną? No tak, rozejrzę się. Ta, jasne. Powyjrzę tu sobie. No i może tutaj się jakoś spróbujemy dobujać? Dobra, to są obracające się tryby. Nie udawaj. Oj! No jak? Tak, daj mi chwilę. A no właśnie. Tu mamy kufer. No cóż. Znalazłem coś do obciążenia huśtawki. Doskonale. Na pewno
Jest cięższa ode mnie. No, nie wiem. Dobra, dobra. Spróbujmy. Zaczynam. Ale go wybiło. Ej, ładny przelot. Jeśli poszukiwanie skarbów nie wyjdzie, możemy wstąpić do cyrku. Wszystko byle nie klauny. Wow, jeszcze ci nie przeszło? I nie przejdzie. No. Co dalej, słuchajcie. Gdzieś tu mamy jakieś przejście, nie. Tędy nie. O! Dobra. Dawaj, dzięki. Kolejny test za nami. Ja wolałbym już wpaść w kolejną pułapkę. Mam nadzieję, że jesteśmy już na końcu tej drogi. No ej! Dobra, co oni mieli z tymi posągami? No właśnie. Po co dekorować miejsce zakopania skarbu? Albo tworzyć zawiłe zagadki. Mm. Albo coś przegapiliśmy, albo Averiemu strasznie się nudziło. No właśnie. Kolejna zagadka, kolejne drzwi. Próbujemy? Nigdy się nie przyzwyczaję. Wow, coś to jest. Jest kolejny krzyż. Ten chociaż jest wysadzany, tak? Ej, nie! Nie dotykaj. Czemu? Nie widzisz? To jedyna cenna rzecz w jaskini. No tak. To kolejna próba. Chciwość. No to. Albo raczej jej brak. Okej, więc... Pewnie chodzi o monety. Jesteś pewien? No raczej tak. No to ryzyk fizyk. Ale weź jedną. Chciwość, wiem. Chwila próby. Rozpoznajesz kształt? To Madagaskar. Patrz, tu jest gwiazda. To Kings Bay. Zgadza się. Sukinsyn. Bawi się z nami. O czym ty mówisz? Avery, zabawia się z nami. Zdaliśmy test. To gdzie jest ten cholerny skarb, a? To jest Kings Bay. Super. I co dalej? Syberia? Baza na Księżycu? Nathan. Ci, którzy zasłużą, trafią do Edenu. On rekrutował. Kto rekrutował? Avery! Rekrutował! Rekrutował? Ale po co? Panowie, robicie bardzo dużo hałasu. Broń na podłogę. Powoli. Wciąż mamy porachunki. Wyrzucenie mnie z okna to za mało. Rafe, zgłoś się. Jestem na cmentarzu.
Nerin, oni tu byli. W tej chwili stoją przede mną. Co? Gdzie jesteś? Wracaj do katedry. Idź otworami. Zaraz będę. Tylko broń Boże ich nie zabijaj, tak? No to się streszczaj. Kings Bay. Tak, ale... Gdzie w Kings Bay? Bez tego krzyża się nie dowiesz, ale... Tylko dwóch ludzi wie, jak trzeba go użyć. Niech zgadnę. To wy. A Rafe'a w tej kwestii to raczej bym nie liczył. Sorry, chłopcy. Nie będę negocjować. Przynieś krucyfiks. To nie krucyfiks. A co? Z definicji krucyfiks oznacza krzyż, na którym... Wiesz co? Nieważne. Nie dotykaj! O kurczę. Zaraz, co my tu możemy zrobić? No nie. Chyba się nie udało. Uciekaj, odłajam cię! Idę! Tędy tu iść. Tędy. Nathan, pomóż mi! Podobało ci się? Oj. Masz peka! To co dalej? No właśnie. Pracuję nad tym. Rozbujajmy się. I teraz może. Nie. Udało się. Hej, sam! Pędzę! Dobra. Dobra. Ojejku. Tu coś jest? Dobra.
Czyli to jest beczka z prochem. O! Oj. Przeładujmy może. Tu gdzieś jeszcze, a właśnie. Cholera, Nate, nawet tutaj słyszę te fajerwerki. Co tam się dzieje? To długa historia. Wróćcie, zabierz nas stąd. No tak. Czekajcie, niedługo tam będę. Tu mieliśmy kolejną beczkę z prochem. Ale jeszcze tutaj sobie oblukajmy, czy czegoś nie przegapiliśmy. Może jakieś suweniry? Ale chyba nie. No, nareszcie jesteśmy na świeżym powietrzu. Tędy da się wdrapać? Czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. A z tej strony? Też nie. No cóż, musimy tu zeskoczyć chyba. A niech to szlak. Sam, wieżyczka! Dobra. Tu jeszcze jest. Z powrotem chyba to. Dynamit mamy. No, zaraz będzie po nas. On tutaj jest za tą osłoną, patrzcie. Dobra. No dobra, ruszamy. Czyli już jest względny spokój. Jeszcze bym chciał tu się rozejrzeć przez moment, ale nie wiem, czy tutaj my jeszcze coś będziemy w stanie zdziałać. Chyba już tu więcej nic nie ma. Więc lecimy dalej. Cholera, sam snajper! Kryj się! Gdzie ten snajper? Byłaś! Ja tu nic nie widzę. A niech to. Masz oko. Dobra.
A, tutaj nic chyba nie jesteśmy w stanie zrobić. Ja przeładuję. Oj nie. Dobra. Oj, jeszcze raz się bujniemy. Dobra. Są tam, jest ich więcej. Jeszcze gdzieś coś jest. No nic, skoczymy w takim razie tutaj. A, chciałem tu wejść, ale chyba nie ma to sensu. Rozbujajmy się. Jeszcze coś? Jeszcze coś. Dobra. Odstrzeliłem go. Chyba po wszystkim. Chyba. Wody! Nie mam tu gdzie wylądować. Możecie dotrzeć do wody? Tak, posłać tam samolot. Jakoś do ciebie dotrzemy. Czy tutaj jest sens się wspinać, czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. No dobra. To idziemy dalej w takim razie. Nie zatrzymuj się! Biegnij! Czy ty zawsze tak masz? Nie! Dobra. Tak, zdecydowanie! Dobra. Wiktor nie mówił, że o tej porze roku ma być tu piękna pogoda? Nic nie widzę. Biegnij przed siebie, aż dotrzemy do wody. No dobra, biegniemy. Aha, tylko którędy? Tam? Nie, chyba nie. Chyba nie. No ale gdzie mam tu biegnąć? Każą nam szybko biegnąć, ale... O! Dobra. Mamy go! Jasna cholera! Chyba nie macie mnie. Dobra. Tutaj może byśmy się zahaczyli, ale nie mamy literki Q. Aha. Tam na dole mamy, czyli musimy stąd skoczyć. Dobra. Oj, nie udało się. Jeszcze raz, dobra. Dobra.
zatrzymuj się! Dobra. Musimy ich ominąć! No i co? Co dalej? Dobra. O, teraz dopiero. Musimy się rozbujać bardziej. I do wody, chlup. Dobra, jesteśmy. Udało się chyba. Ciężko wam było, powiem. Ciężko tutaj było, bardzo. Nie sądziłem, że będzie taka akcja. Madagaskaru, więc... Tak, pewnie tam jest. Odnoszę wrażenie, że chyba gonimy w piętkę, młody. Słuchaj, skarbu nie było w Szkocji, okej? Okay? To po co to wszystko było, a? Cały ten święty krzyż... Tak jak już wspomniałem, może on tak rekrutował ludzi. Krzyż był zaproszeniem, a te jaskinie jakąś formą inicjacji. Zdaliśmy egzamin, tak? Ciesz się, Wiktor. Będziesz miał przepaskę i papugę. Nie rozumiem. Na cholerę robić tyle zachodu, żeby odsiać paru ludzi? Zabezpieczał się. Pamiętajcie, że Everiego naprawdę wielu chciało dopaść. Musiał rekrutować zaufanych ludzi, żeby ochraniać ten ich skarb. Jak to ich skarb? No sam. Sam pomyśl. Thomas Tew był piratem, który nieźle się obłowił. Co właściwie by mu przyniósł sojusz z Everiem? Myślę, że Avery wysłał krzyże tylko do najbogatszych piratów, jak on sam. Dogadali się, no i ukryli razem swoje łupy. Czyli, że skarby z Gunsway to przy tym marne grosze. No właśnie. Okej, okay, to w które miejsce na Madagaskarze mamy lecieć? Kings Bay to piracka kryjówka z czasów Averiego. Znam to miejsce, spora przestrzeń. A gdzie konkretnie? Cóż, nasza mapa leży pod gruzami, więc wiesz. No i co się śmiejesz? Ludzie, którzy przeszli próbę. Rekruci. Co mieli w ręku, wychodząc z jaskini? Zaraz, to jest jakiś wulkan. O, jest wulkan. Niedaleko Kings Bay.
Także nie ma na co czekać. Hej, Nate. Cześć, Scarlett. Nie mogłam się dodzwonić. Wszystko okej? Tak, a czemu pytasz? We wszystkich wiadomościach trąbią o tych powodziach. Może wyjazd do Malezji w porze monsunowej nie był jednak najlepszym pomysłem. Tak, jasne. No rzeczywiście, trochę uziemiły nas te deszcze. Była awaria sprzętu, ale nikomu nic się nie stało. Uważajcie tam na siebie. Więc zaczynasz od jutra? Mamy drobną obsługę. Prace pewnie przedłużą się o jakieś... 10 dni. O, 10 dni? Ej, to może kupiłabym bilet i do ciebie przyleciała, co? Nie musisz, naprawdę. Oni... Zawsze przeszacowują harmonogram. Na pewno wrócę wcześniej. No dobra, nie śpiesz się tam i uważaj na siebie. Oczywiście, jak zawsze. Słuchaj, przepraszam, muszę kończyć. Jameson czegoś ode mnie chce. Okej. Kocham cię. Ja ciebie też. Wiktor, co mówi satelita? W tej chwili milczy jak grób. Straciłem sygnał. Hej, wiecie co nie gubi sygnału? Papier. A więc tak, ta trasa poprowadzi nas prosto do wulkanu. Mogą być wyboje. To co, komu w drogę? Okej. Okay. Dobra, czego tu szukamy? No, na mapie widać zabudowania wokół wulkanu. Jakieś opuszczone placówki, wieże obserwacyjne. Wieże obserwacyjne? Eilery był poszukiwany przez wszystkich. Żeby coś ukryć, musiał mieć posterunki zwiadowcze. Jedna z wież stoi wprost na wulkanie. I co, i tam jest skarb? Na to liczę. No dobrze, ale o tym to my się już przekonamy w kolejnym odcinku. To tyle ode mnie, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Cześć!